Do wysłuchania serialu Jazgot zaprasza mBank. Tej nocy Piotrek nie zmrużył oka. Napędzana żalem i wyrzutami sumienia wyobraźnia podsuwała najgorsze scenariusze. Okłamał Kamilę. Jakim cudem liczył, że to nie wyjdzie na jaw? Dotąd żyli w szczerości. Co dalej? Będzie musiał zasłużyć na zaufanie żony, a ona i tak wypomni mu kłamstwo w najmniej odpowiedniej chwili. Zrobi się chmurna i nieodgadniona, jakby za brudną szybą. Czy zdoła do niej jeszcze dotrzeć? Czuł też złość. Prawdę mówiąc, był wściekły na żonę. Okłamał ją w dobrej wierze. Nie chodził potajemnie do kasyna i nie robił tych wszystkich rzeczy, które są udziałem wielu sympatycznych i miłych facetów. Napatrzył się i gardził takimi. Oszukał Kamilę, bo marzył o lepszej przyszłości dla nich dwojga. Szkoda, że wbrew niej. Inaczej się nie dało. Chciał tylko lepszego życia, jak każdy normalny człowiek. Nie kłamałby, gdyby nie musiał. Gdzieś o 4 nad ranem, kiedy już wiedział, że upragniony sen nie przyjdzie, gdy darły się już ptaki, a na miasto wyruszały pierwsze rozklekotane tramwaje, doszedł do wniosku, że to właściwie Kamila jest winna. Zawaliła, a on musi sprzątać ten gnój. Kochająca żona ufa swojemu mężowi, prawda? Wszedł w inwestycje i miał rację. Zarobił ogromne pieniądze. A ona co? Chce wszystko zniszczyć? Z jakiegoś głupiego lęku? A może chce dla nich obojga marnego życia, które wiodą? Tak, powiedział sobie Piotrek. Kamila ciągnie go w dół. I jeszcze tak wykręciła sprawę, że to on jest winny. Najgorzej, że przygoda z inwestowaniem gwałtownie dobiegła końca. Akurat wtedy, gdy stał się prawdziwym graczem, zarobił najwięcej. Całym sobą chciał pociągnąć to dalej. Wiedział, że będzie mu brakowało tych dreszczy emocji, trzepotu serca, ciepłego wiatru w plecy. Świat skoków, akcji, zwał i hossy należał do niego. Świetnie się tam czuł. A teraz koniec. Jak w ogóle powie to Robertowi? Zżył się z nim. Będzie brakowało tych wspólnych rozmów. Trudno, powiedział sobie, przepadły. Przynajmniej miał pieniądze. Rano nad kawą, na rzucie pustej energii, nabrał przekonania, że wszystko wokół jest nierzeczywiste jak domek dla lalek. Jego płyty, gitara, łóżko, gdzie spała Kamila, zielony Wrocław za oknem, ludzie, ich sprawy, ich psy i koty, papierowy świat, malowane twarze. Kiedy spłonie? Obiecał sobie, że zatroszczy się o siebie, zacznie regularnie jeść, zadba o sen, pójdzie do lekarza, żeby coś mu przepisał. Ostatnie tygodnie spędził w nerwach. Co jeśli Kamila ma trochę racji? Za dużo na siebie wziął, za bardzo przeżywa. Poza tym ma pieniądze. Czas zrobić z nich użytek. Zapłaci czynsz na pół roku z góry, wyremontuje tę pieprzoną scenę, zatrudni kogoś, prócz Szymona. Może pojadą z Kamilą na wakacje. Przedtem musiał załatwić jedną ważną rzecz. Poczekał do umówionej godziny. Waliło mu serce. Płuca zdawały się schnąć na żebrach, jak pranie zostawione na słońcu. Robert zadzwonił punktualnie i Piotrek powiedział, w czym rzecz. Musi wypłacić pieniądze. Wszystkie. Natychmiast. Od tej decyzji nie ma odwrotu. No, panie Piotrze, ogromna szkoda. Jak rozumiem, nie jest to do końca pana decyzja, panie Piotrze. Naprawdę nie da się niczego zrobić? Ostatnio świetnie nam poszło. W gruncie rzeczy przygotowałem dla pana nową ofertę. Szykuje się dobry czas dla branży technologicznej. Są takie startupy, które mówię panu. Przez głowę Piotrka przemknęło, czy nie odwlec rezygnacji o dzień lub dwa. Znał już giełdę. Był prawdziwym inwestorem. Wiedział, że można sporo zarobić na transakcjach krótkoterminowych. Zdusił tę myśl w zarodku. Potwierdził swoją decyzję. Wypłaca wszystko. Natychmiast. To pana decyzja, panie Piotrze. Jasne, oczywiście. Przygotuję środki do wypłaty. Pozostaje tylko kwestia podatku. Jakiego podatku? Do tej pory o niczym takim nie rozmawiali. Gdy dawno temu podjął środki, nie było mowy o żadnym podatku. No normalna sprawa. Panie Piotrze, w gruncie rzeczy myślałem, że pan wie. Transakcje giełdowe są opodatkowane jak wszystko inne. Wcale mi się to nie podoba, ale niestety tak jest. Dlatego warto obracać środkami jak najdłużej. Proponuję więc... Nie, nie, jasna sprawa. Zapłacimy. Zapłacimy. Ile wynosi ten podatek? Zapytał Piotrek, pewien, że chodzi o jakieś grosze. 20% od zgromadzonych zysków. Słowa jak cios między oczy. Piotrek uznał, że się przesłyszał. 20% i za co?
Za to, że był zaradny i nie bał się inwestować? Niemal zobaczył tę piękną sumę na koncie, jak topnieje, jak cyferki wirują i nikną w czarnej mazi rozlanej przez urząd skarbowy. Na pewno nic nie da się zrobić. Jakieś koszta, cokolwiek. Może pójdę do księgowego. Nie pan jeden miał ten problem, panie Piotrze. Zawsze pomagam moim klientom. Tu niestety nie ma żadnej rady. No dobrze. Da pan radę odliczyć ten cholerny podatek od moich pieniędzy? A resztę wypłacimy? Obawiam się, że to niemożliwe. Robert miał dzisiaj dla Piotrka stanowczo za dużo złych wiadomości. Pieniądze musi wpłacić pan, panie Piotrze. Niestety nie ma innej drogi. Tak to zawsze wygląda. Płaci pan podatek i wtedy podejmuje środki. Piotrkowi nie mieściło się to w głowie. Przed chwilą myślał o remoncie knajpy i 2 tygodniach na Krecie z Kamilą, a teraz taki problem. Przecież to jakaś kpina. Ile mam do zapłaty? Od początku mówiłem panu, że działamy na rynku międzynarodowym, gdzie obowiązują inne stawki. Wyjaśnił Robert z zaskakującym spokojem, jakby Piotrkowi właśnie nie waliło się życie. A podatek? Już zerkam. To będzie 39 202 zł. Przeleje pan je na nasze konto, ja już przetransferuję je dalej. Wtedy wypłacamy całą kwotę. Niestety, panie Piotrze, nie da się tego obejść. Przykro mi. Ale ja nie mam już żadnych pieniędzy. To znaczy mam. U nas na koncie i nie mogę ich użyć. Nie no, naprawdę nie da się przelać podatku z tej kwoty. Pieniądze to pieniądze. Piotrka na przemian zalewały fale zimna i gorąca. Z trudem trzymał telefon w mokrych, drżących dłoniach. Głos Roberta dochodził jak spod ziemi. Zawsze szedłem panu na rękę, panu na rękę. Tak będzie i tym, tak będzie i tym. Znajdę dla pana, znajdę dla pana. Ja już się zadłużyłem. Spokojnie. Spokojnie. Z pana dochodami na pewno otrzyma pan drugą na preferencyjnych warunkach. Zapłaci pan z niej podatek, wówczas podejmiemy środki, spłaci pan obie pożyczki i wszystko będzie dobrze, panie Piotrze. Naprawdę nie widzę powodu do nerwów. Przeprowadzę pana, panie Piotrze, przez to wszystko całość zajmie mi parę dni. A może w tym czasie zrealizujemy jeszcze jedną inwestycję? Piotrek był zbyt oszołomiony, żeby w ogóle rozważać taką propozycję. Kolejna inwestycja oznaczała większy podatek, z nim kolejny kłopot, jakąś pętlę, która nagle spadła mu na szyję. Podziękował Robertowi. Poprosił o telefon jutro, podziękował jeszcze raz i się rozłączył. Po raz pierwszy od dawna czuł się bezradny, jakby nagle odpadły mu dłonie. Piotrek cały dzień chodził jak struty. Nie powiedział Kamili o rozmowie z Robertem. Po prostu nie potrafił się na to zdobyć. Odpychał myśl o kolejnej pożyczce. Wiedział, że Kamila nie wybaczy nowego kłamstwa. Czuł się okropnie, jak król, bez królestwa. Miał mnóstwo pieniędzy, ale nie mógł ich użyć. A gdyby coś sprzedał? Uświadomił sobie, że nie ma nic cennego. Mógłby zrobić kiermasz w niebieskim pociągu. Obchnąłby płyty, może gitarę. Tylko ile mogą być warte? Poza tym Kamila zapytałaby, dlaczego to robi? Czemu sprzedaje rzeczy, które tak kocha? Przecież jeszcze wczoraj opowiadał jej, jacy są bogaci. Był jak nałogowy palacz bez ognia. Jak Midas, któremu jedzenie zmienia się w złoto. No co jest? Powiesz mi wreszcie, czy będziesz dalej leciał w klipy? Byli sami w barze, jeszcze przed otwarciem. Przez ostatnie tygodnie unikał jego towarzystwa. Pamiętał aż za dobrze, jak go obraził, ale odwlekał przeprosiny. Zawsze znajdzie się lepsza okazja, odpowiedniejszy dzień. Tak myślał. A teraz Szymon wyrósł przed nim, opadł wielkimi łapami na blat i wbił w Piotrka zatroskane oczy. Wszystko w porządku. O, zarobiony jestem. Skończ pierdolić, jak cię proszę. Kamila chodzi z nosem na kwintę, a ty jesteś cieniem samego siebie. Schudłeś. Ciągle masz nos w telefonie. Klikasz nawet na koncertach. Stary, nie pamiętam, kiedy puściłeś mi jakiś kawałek. Kiedyś robiłeś to non-stop. Siedzieliśmy, gadaliśmy, słuchaliśmy muzyki. No co jest? Ktoś zachorował? Ktoś wam grozi? Przepraszam cię. Nie powinienem wtedy tak mówić. Żałuję. Naprawdę, ja tak nie myślę. No, nie wiem, co mnie napadło. Wyrzucił z siebie Piotrek. Szczerze, ale też dlatego, żeby zyskać na czasie. Jakie tam przeprosiny? Każdy czasem coś palnie. Nic się nie stało. O ciebie tutaj chodzi. Szymon poszedł za bar.
Nalał dwa kieliszki. Jeden pchnął w stronę Piotrka. Umów. I Piotrek powiedział. Początkowo opornie, dukanymi zdaniami, łącząc słowa ze sobą jak klocki z różnych zestawów. Potem coraz płynniej, odważniej, zrzucając z siebie ten wielki ciężar. Nosił go tak długo, że zapomniał, jak bardzo ciąży i uwiera. Opowiedział o pierwszych rozmowach z Robertem i o tym, jak bardzo się zaprzyjaźnili. Zdradził, jak bardzo mu ufa i ceni. Wspominał o emocjach, które towarzyszyły inwestowaniu. Tej niezwykłej energii związanej z kupowaniem i sprzedawaniem, z pieniędzmi piętrzącymi się na koncie. Wreszcie powiedział o tym, że okłamał Kamilę i o problemach z podatkiem. Stary, nie masz pożyczyć jakichś pieniędzy? Szymon przechylił kieliszek. Kropla pociekła po jego brodzie Rasputina. Tobie zawsze, ale nie na ten szwindel. Grosza nie dam, nie przyłożę ręki. Idź lepiej na policję, Piotrek. Tego Piotrek się nie spodziewał. Jaki szwindel? Jaka policja? O czym Szymon w ogóle bredzi? Piotrek powtórzył, że z Robertem zna się od miesięcy. Zwierzają się sobie. Mówią o własnych rodzinach. Ceni faceta. Ufa. Szymon słuchał tego wszystkiego w milczeniu, wodząc palcem po brzegu kieliszka. Piotrkowi nie podobała się ta cisza. Jego chłodne oczy, gesty, właściwie wszystko. Miał ochotę potrząsnąć Szymonem. W zamian podsunął mu pod nos aplikację. Pokazał, ile ma pieniędzy. Świetnie. Może postawisz kolejkę? Stary, o co ci chodzi? O nic. Skoro tak ci się powodzi, idź do nas, do baru i kup kolejkę z tych swoich pieniędzy, które mi pokazałeś. Tak, tak, wiem, to twoja knajpa. Idź do baru. Postaw mi drinka z tej swojej aplikacji. No, nie bardzo mogę. To znaczy, nie z tych pieniędzy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Mówisz mi, że masz mnóstwo forsy z inwestycji giełdowych i nie możesz nawet z niej skorzystać? Nie masz na głupiego kielicha? Jeszcze nie skończyłem. Ponadto, żeby wypłacić te pieniądze, musisz najpierw się zadłużyć, wpłacić kolejne, tak? Dobrze rozumiem? Świetny interes. No to jak z tym moim drinkiem? Piotrkowi nie spodobały się te słowa. Najchętniej odpowiedziałby ostro. Szymon znał się może na graniu, na finansach gorzej. Powtórzył to, co powiedział wcześniej. Tak wyglądają inwestycje. Zarobił największe pieniądze w życiu. Nie. Straciłeś oszczędności, zadłużyłeś się, a teraz pokazujesz mi cyferki w telefonie, za które nie możesz nic kupić. Ja widywałem takich gości jak ten twój Robert. Ustawiali gry w trzy karty albo, no, kręcili te piramidy finansowe. Oszukali cię, Piotrek. Nie bierz, stary, już żadnej pożyczki. Idź na policję i przede wszystkim przeproś Kamilę. Chciałeś dobrze, a wyszło jak wyszło. No to jak? Na drugą nóżkę? Najchętniej Piotrek udusiłby Szymona. O tym właśnie myślał, jak zaciska dłonie na jego gardle. Niech wreszcie się zamknie. Czemu mówi takie rzeczy? Nawet nie zna Roberta. Nic nie wie o inwestycjach. Odgrywa się, gadając w taki sposób? Chce go zranić? Tak głupio? Bez sensu? Czemu mi to robisz? Ha? Nic nie wiesz, nic! Ja tylko dbałem o rodzinę. Szkoda, że nie dbałeś o siebie, bo patrzę na wrak człowieka. Ani ja, ani Kamila nie chcieliśmy pieniędzy, tylko siebie. Zdrowego, pogodnego. Jesteś rozjebany jak paczka gwoździ. A jak mi nie wierzysz, to idź do tego swojego Roberta. Wiesz, gdzie pracuję. Piotrek wybiegł. Krew huczała mu w uszach. Do Pegaza pojechał taksówką. Przeklinał każdy korek i każde światła, które we Wrocławiu zmieniają się wyjątkowo opornie. Niech ten dziad za kółkiem frunie, skoro nie potrafi jeździć. Kto wymyślił taką organizację ruchu? Kto wymyślił życie? Wiedział, co zrobi na miejscu. Wejdzie do biura Roberta i zażąda wypłaty pieniędzy. Niech facet się z tym buja. Procedury, o których mówił, na pewno można obejść. Przecież sam Robert powiedział, że nie traktuje Piotrka jak zwykłego klienta. Wyprął z taksówki i wbił do futurystycznego budynku Pegaza. Na jego widok recepcjonista zrobił minę, jakby chciał wezwać pogotowie. Ja do pana Roberta Richtera. Jest może? Kto? Robert Richter. Lupus Invest. Pracuje tutaj. Prawie się widzieliśmy. O, tutaj jest tabliczka jego firmy. Dobrze widzę? Oblicze recepcjonisty było nieodgadnione. Takie twarze widuje się na cmentarnych pomnikach. Żaden pan Richter tutaj nie pracuje i nie pracował, odkąd pamiętam. Niemożliwe. Ja z nim rozmawiałem. Byłem u niego. Prawie.
Pan nie jest pierwszym, który pyta o tego Richtera. Przychodzą tacy jak pan. Niektórzy nawet wdzierali się do budynku, jakby mieli chore dzieci czy coś. No nie wiem, kim jest ten cały pan Richter. Podał nasz adres i tyle. Same kłopoty przez niego. Jeszcze niech pan powie, że wisi panu jakieś pieniądze, prawda? Piotrkowi zakręciło się w głowie. Poszedł przed siebie jak zombie. Czerń na oczach, ciemność w sercu. Oprzytomniał na środku skrzyżowania, wśród ryku klaksonów. Przez całe popołudnie Piotrek robił dobrą minę do złej gry. Wysłał kilkadziesiąt wiadomości do Roberta i jak zawsze nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Robert dzwonił o umówionych godzinach, nigdy wcześniej lub później. Należało czekać. W tym Piotrek był akurat najsłabszy. Nie mógł spać ani jeść. Wracając do domu, omal nie wpadł pod auto. Po raz pierwszy w swoim życiu pomyślał, że potrzebuje pomocy. Wizyta u psychiatry przyniosłaby ulgę. Porozmawiałby, dostał leki, tylko na trochę, żeby się wyspać, dojść do ładu z głową. Ale najbardziej potrzebował Kamili, jej mądrości, oddania i ciepła. Wyrósł między nimi mur. Żona mówiła niewiele, bardzo cichym głosem. Przytulona, dosłownie wymykała mu się z rąk. Wiedział, co zrobi. Naprawi wszystko. Był przecież mężczyzną. Gdy zadzwoni Robert, w ostrych słowach zmusi go, żeby wyjaśnił wszystko. Dlaczego nie pracuje w budynku Pegaza, skoro tak mówił? Niech się tłumaczy. Potem Piotrek zmusi go do wypłaty środków. Z pewnością istnieje jakiś sposób. Robert zasłania się przepisami. Znajdą rozwiązanie, żeby je obejść. W końcu człowiek powinien być ważniejszy niż paragraf. Telefon w końcu zadzwonił. Piotrek odebrał natychmiast. Dzwonił ktoś inny. Nie Robert. Dzień dobry, panie Piotrze. Widzę, że zapomniał pan o naszym rozliczeniu. Liczę, że dziś to zostanie załatwione. Jakie rozliczenie? Chodzi o podatek. Właśnie o tym chciałem porozmawiać. Jest może pan Robert Richter? Pan Robert nie ma czasu. Dziś rozmawia pan ze mną. A odsetki rosną. Proszę wpłacić zaległą kwotę, tak jak było mówione. Naprawdę liczy pan, że uregulujemy pana zobowiązania? Bądźmy poważni. Niech pan wpłaci zaległość jeszcze dziś. Dobrze radzę. Piotrek nie potrzebował żadnych dobrych rad. Narastająca w nim złość wreszcie znalazła ujście. Krzyczał do telefonu, że czuje się oszukany, że ma mnóstwo pieniędzy, których nawet nie może wyjąć. Do tego nagle pojawił się jakiś podatek, o którym w ogóle nie było mowy. Poważni ludzie w ten sposób nie pracują. Na koniec zażądał spotkania. Na żywo, w cztery oczy. Pogadają i znajdą rozwiązanie tej sytuacji. Dość tego. Żadnych kłamstw i czekania na telefon. Lepiej zamknij mordę. Zasznuruj ryj i słuchaj. Piotrka rzeczywiście zatkało. Mężczyzna mówił dalej. Mieszkasz we Wrocławiu na osiedlu Polanka. Podać dokładny adres? Prowadzisz też jakiś osrany lokal jazzowy na Igielnej razem z żoną. Kochasz ją, prawda? Żona ma na imię Kamila, a twój najlepszy kumpel to Szymon. W zeszłym miesiącu mieliście obrotu na jakieś 70 tysięcy. Mam mówić dalej? Wiemy, o której wstajesz, gdzie robisz zakupy. Znam, panie Piotrze, pana ulubiony kolor i piosenkę. Proponował pan, żebyśmy spotkali się osobiście, chętnie, ale panu się to nie spodoba. Proszę wpłacić zaległość jeszcze dziś. I proszę pomyśleć o swojej rodzinie. Czekam. Rozłączył się. Piotrek zastygł z telefonem na brzegu łóżka. Trwał tak bardzo długo. Takim zastała go Kamila. Usiadła za mężem, oplotła go ramionami i zapytała bardzo spokojnie, co się stało. Niech wreszcie skończą się te kłamstwa i półprawdy. Razem przejdą każdy koszmar, pod warunkiem, że będą szczerze. Więc Piotrek opowiedział, spokojnie i bardzo powoli. Mówił, że padł ofiarą jakiejś okropnej pomyłki. Jakiś człowiek wydzwania i grozi. Czy powinien traktować go poważnie? Przecież nie zrobił nic złego. Niedługo zadzwoni Robert i wszystko sobie wyjaśnią. Odzyska swoje pieniądze. Te z oszczędności, z pożyczki, zarobione również. Ktoś tam w Lupus Invest coś źle policzył. Takie rzeczy się zdarzają. Nie, Piotrek. Nigdy nie zobaczysz tych pieniędzy.
Oszukali cię. Możesz wreszcie przyjąć to do wiadomości. Zobaczymy, co z tym da się zrobić. Ale potrzebuję teraz, abyś stanął w prawdzie. Zrobili cię w konia. Jak dziecko. Nie, to niemożliwe. Pracowaliśmy razem tyle czasu. Robert był szczery, uczciwy. Kontrolowałem każdą transakcję. Mhm. Poza wypłatą. Masz dostęp do swoich pieniędzy gdziekolwiek poza tą aplikacją? Dali ci jakieś konto? Och, Piotrek. Wiem, że chciałeś dobrze, ale to musi się skończyć. Tu i teraz. Zostałeś oszukany, no pogódź się z tym. W tym momencie zadzwonił telefon. Piotrek dosłownie rzucił się do aparatu, przekonany, że to Robert spieszy z wyjaśnieniami. Otóż nie. Dzwoniła młodsza aspirant Katarzyna Chmura z komisariatu na Psim Polu. Wzywała Piotrka do złożenia zeznań jutro o 8 rano. Ma przyjść punktualnie i zabrać ze sobą dokument tożsamości. Ale o co chodzi? To ma może związek z podatkami? Aspirant Chmura ani myślała udzielać takich informacji. Powiedziała tylko, że sprawa jest poważna, a Piotrek będzie przesłuchany w charakterze świadka. Rozmowa dobiegła końca. Piotrek został w znajomej już pozycji, na brzegu łóżka, wpatrzony w czarny ekran. I co? Wierzysz mi wreszcie? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak chronić się przed cyberoszustami, wejdź na mbank.pl/samoobrona w sieci. Podoba ci się ten serial audio? Oceń go, zostawiając gwiazdki. Nie zapomnij też podzielić się swoim komentarzem i udostępnić odcinek znajomym. Wystąpili narrator Jarosław Kuźniar, Piotrek Kamil Kula, Kamila Kinga Suchan, Robert Daniel Kondraciuk, Szymon Zbigniew Dziduch, recepcjonista Michał Klawiter, drugi oszust Bartosz Wesołowski. Produkcja Voice House. Scenariusz Łukasz Orbitowski. Reżyseria Kamil Sołdacki. Udźwiękowienie Jerzy Pieniążek, Wojciech Sławacki. Muzyka Andrzej Żarnecki oraz utwory z bazy Audio Network. Montaż i zgranie dźwięku Kamil Sołdacki. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Konsultacja merytoryczna Magdalena Korona, Ewa Kultys, Jarosław Górski, Mariusz Gołębicki, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Drozd.